Witam Was w kolejnym odcinku Świat Alkoholi. Dzisiaj na stole mamy stoka. Została flaszka po imprezie, praktycznie w nienaruszonym stanie. Przetestujemy ją sobie. O butelce co można powiedzieć? No, butelka jest... Wódka jest dobrze zapakowana, dobrze jest owinięta w szklaną butelkę. Fajnie się to prezentuje. Nazwa Stok jest rozpoznawalna w Polsce. Można ją postawić na poważnych imprezach, urodzinach, czy nawet i na weselu. Spotkałem się również z takim czymś. No, zobaczymy, jak ona wypada w krótkim teście. Nalejmy sobie. Sporo tego zostało jeszcze. No to zaczynamy. Popiliśmy tam kolą czy czymś. Powiem tak. Wódka charakteryzuje się niską zawartością prymitywności smaku. Więc nie jest znowu taka najgorsza. Co prawda trochę odbiega od takich już droższych wódek, ale no nie jest taka najgorsza. Dlatego można ją spokojnie polecić i zastosować do różnego rodzaju drinków. Dobrze wchodzi w gębę. Przenikalność do gardła jest jednak na takim poziomie średnim, że tak powiem. No. Ale nie wypada znowu tak najgorzej. Powiem jeszcze, no, wódka nadaje się do picia, by bezkonfliktownie spędzać czas z idiotami i nie tylko. No i w sumie to byłoby tyle w dzisiejszym teście. Taki krótki test. Dziękuję za uwagę. To jest wszystko. Okay.